Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zanim rozpocznę kolejny odcinek Speedrana, ostatnio dużo tego wiem, ale mam taką ochotę, więc jadę z tym tematem. Mam ogłoszenie. Myślę, że bardzo ciekawe dla osób, które nie mają jeszcze kategorii szachowej lub uważają, że ich poziom jest poniżej około trzeciej kategorii. Moi drodzy, mam dla was darmowy trening, który odbędzie się już 11 maja. I uwaga, żeby zapisać się na ten trening, wystarczy wejść na stronę szachuś.pl łamane na trening. Wszystko znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu przypiętym na górze. Ale uwaga, jeżeli ktoś już pobrał. Darmowego e-booka ode mnie, to już wisiało ze dwa miesiące albo i więcej. To nie musi się zapisywać na ten trening. Dostaniecie mailem informację i link w dniu 11 maja. Dostaniecie właśnie tę wiadomość. Więc warto być czujnym. Wiadomość będzie zawierała link, gdzie będzie wejście na ten trening, który nie będzie udostępniany publicznie. Będzie się dużo działo, powiem Wam tylko tyle i powiem, że to będzie coś wielkiego dla mnie, ale też wielkiego dla Was, bo myślę, że czegoś takiego w Polsce, w szachowej Polsce, wiem, że to nieskromnie brzmi, ale tak mi się wydaje, jeszcze czegoś takiego nie było. Zapraszam serdecznie, tyle słowem wstępu, przejdźmy już do speedrana. Otóż, e, przypominam, że gram na 10 minut, komentuję, zaczynam od 1839 ten odcinek i jedziemy E4. Zawodnicy z rankingiem 1800 już zaczynają grać nieźle, powiem szczerze. I znowu po E4 mam ruch D5. Od razu to wybije. E, przeciwnik, jeżeli wybije hetmanem, to na pewno jakiś tam skoczek C3 sobie zagramy, ale też jest opcja skoczek F6. Czasami jakieś gambitowe rzeczy można pewnie grać, typu E6, coś w tym stylu, ale jak są gambitowe rzeczy, to ja uważam, że warto to po prostu wziąć, a potem myśleć. Czyli wziąć pionkę, a potem myśleć. Kiedyś taki stary mistrz szachowy, stary w cudzysłowie mówiąc, w sensie taki, z takim poważaniem, powiedział: jak grają ci gambity, bierz pionki, a potem zacznij myśleć no już świętej pamięci Zbigniew Szymczak, tutaj mój taki powiedzmy szachowy mentor, z którym też miałem okazję troszkę potrenować no ale dobra, przejdźmy do rzeczy coś przeciwnik tu się zaciął po wybiciu może się nie spodziewał tego bicia, no nie sądzę zresztą ale może jakieś tam problemy z połączeniem nie no, małe opóźnienia no jak małe opóźnienia mają trwać jedną minutę no to super sprawa oczywiście żart głównie chodzi o to, żeby pograć Pouczyć się i pokomentować te posunięcia. No cóż, mój drogi przeciwniku, jeszcze myślisz, jeszcze myślisz, więc sobie cierpliwie czekamy. No, w sumie to nie wiem, dlaczego tak długo myśli, aż w sumie nie wiem, co mam też, też teraz powiedzieć. No dobrze, moi drodzy widzowie, czekamy, czekamy na jego ruch. Może to jest jakieś uśpienie przeciwnika, czyli mnie. Może ktoś chce tutaj mnie uśpić. Nie wiem o co chodzi, no ale w internecie zdarzają się różne cyrki, więc cierpliwie poczekajmy. No, mam nadzieję, że to nie będzie trwało 8 minut, no bo to by było bez sensu. No, wygrać w dwóch ruchach. Jest to teoretycznie możliwe, żeby dać mata w dwóch ruchach, ale no wygranie w dwóch ruchach poprzez czas. No nie, no, no coś tutaj jest ewidentnie nie tak. Ewidentnie coś jest nie tak, bo za długo to trwa. No jest skoczek f6, nareszcie. No dobrze, gramy ruch d4. Prawdopodobnie będzie bicie. OK, gramy sobie c4. Jak skoczek zagra na B6 to znaczy, że tutaj gość coś chyba wie na ten temat. Widzę, że wrócił na to samo miejsce, więc no nie wiem czy wie. Skoczek C3. Już się partia powtarza. Wcześniej ten odcinek już był... Grany E6, czyli zamknął sobie gońca, myślę, że w tym układzie przeciwnik też może taki ruch zagrać. Zastanawiam się, czy grać tu. Wiecie co? Nie, chyba po prostu wyjdę skoczkiem. Im szybciej figury wyjdą, tym lepiej. No, także widać, że goniec też nie był zainteresowany związaniem. W tym momencie jeszcze muszę uważać na taki ruch C5, więc chciałbym zagrać tak. Teraz nie mogę, zagram sobie ruch H3, chociaż H3 chyba jest niepotrzebne. Teraz tak patrzę. Jakąś koncepcję tutaj muszę wybrać, bo ruch C5 mi się nie podoba. To znaczy, nie podoba. No, tak by mógł by, być zagrany ruch y, prędzej czy później. Tak można też y, w sumie zagrać. Ale ruch H3. Zagram H3, żeby zagrać goniec na E3 i nie pozwolić zagrać C5. Czy to jest dobra koncepcja? Mam nadzieję, że tak. Skoczek A6. Ok. Dobra, gram swoje, to co wymyśliłem, oczywiście c5 teraz można zagrać, bo skoczek podpiera, ale zawsze d5 miałem za nadrzut, c6. Widzę, że przeciwnik gra bardzo, bardzo zachowawczo, aż za bardzo zachowawczo, no to co, koniec d3 i będziemy polować na króla w przyszłości. Za chwilę robimy roszadę, ja myślę, że układ wyprowadzenia tych figur jest banalnie prosty. Dobra, Hetman zagrał tutaj pod rentgen, tylko, że on mi atakuje jeszcze tego pionka. No i teraz pytanie, czy nie zrobić przypadkiem roszady, nie oddać pionka, zagrać skoczkiem. Hetman się zapulta na A3. No nie no, chyba nie ma to sensu białymi. Może, może po prostu zagram Hetman D2, Hetman E2, żeby bronić tutaj. Z drugiej jednak strony, nie no, Hetman D2 zagrajmy. Tak myślę, że po prostu, po prostu Hetman D2. Jeżeli skoczek B4, to zwróćcie uwagę, że zagram sobie gońcem, potem zawsze tego skoczka mogę odpędzić i gońcem wrócić na aktywną pozycję, choć on na B1 też będzie aktywny. Bardziej ten skoczek na B4 będzie taką figurą mniej atrakcyjną, więc tutaj widzimy Roszada, Roszada. I dalej, dalszy plan. Na pewno jakieś takie zagranie typu wie, wieża AD1. Dobra, jest C5, czyli tutaj przeciwnik zaczyna gryźć. Więc od razu gram D5, żeby przytrzymać tu pionka, znaczy mieć go na związaniu. Po wybiciu prawdopodobnie wybiję. Będę miał izolowanego pionka, to się wszystko zgadza. No ale, no właśnie, to w sumie nie wiem, czy to nie jest złe dla mnie w tym układzie, ale. Myślę, że aż tak tragiczne nie jest, bo ja tu zawsze gońcem mogę zagrać, obronić pionka. Grunt, że jest goniec ograniczony, to jest bardzo ważne. Teraz H3 widać, że ten ruch się bardzo, bardzo przydał. Też goniec na F5, może zagrać, jak zagram tu. No dobra, niech gra. Wypędzę zaraz tego skoczka. On może wejść na C2, jak będzie stał, goniec na F5, ale jak goniec F5, ja zagram wieża C1, potem A3, odpędzę skoczka, po prostu zneutralizuję tę figurę. I dobra, jest tutaj Hetman D6, a 3 gramy od razu, żeby nie było bicia na D5, jedna figura musi sobie uciekać. Będę miał opcję, żeby zagrać skoczek B5 i na przykład D6, czyli tu karierę będę chciał robić pionkiem. Ewentualnie jeszcze dostrzegam goniec F4. Teraz widzę, że Hetman z tym gońcem się dobrze tutaj łączy, i potem znowu D6. Ewentualnie, chociaż jeszcze spróbuję zostawić pułapkę na przeciwnika, czyli. Zagrać wieżą, jeżeli on zagra tu, bo to się będzie trochę narzucało, to wtedy tutaj i widełki. Czy to się uda? Sprawdźmy. No, wieża D1 zawsze ruch, który się przyda w tym układzie, dlatego że bronię pionka. nie ma co chyba dużo kombinować. Um. No i zobaczymy, co mi zagra. Jeszcze wieża D8 oczywiście brana jest pod uwagę. I tak no właśnie, właśnie o tym gońcu wspominałem, że on tutaj by chciał zagrać teraz skoczkiem na E4. Zagramy sobie gońcem na F4. Cyk. I potem będę też miał jeszcze wtrącenie pod tytułem wieża E1, żeby jeszcze przy okazji zapobiec skoczkowi na E4 atakować gońca, w zależności gdzie Hetman ucieknie, bo jak na B6, to wieża A1 będzie OK. I na przykład Hetman odejdzie tu, ja zagram wieżą, goniec na D6 no to co? Wtedy nawet może bicie, potem skoczek B5, chociaż ten ruch mnie od razu już kusi. Mam nadzieję, że tutaj się czarne już teraz plączą, ale wieża E1 wydaje się solidna. Zobaczcie, no, to jest wzorowe ustawienie y, szachów, że tak powiem. Y, dobra, koniec D6, czyli to było do przewidzenia. Jeszcze coś takiego mnie interesuje, ale Hetman na C7, oczywiście wybicie. No właśnie, w sumie ja teraz tego nie muszę wybijać. Mogę też tak podważyć, tu wybicie, tu wybicie, tak na gońca C7, dużo dobrej opcji. Dobrych opcji w każdym razie. Może jeszcze zastanawiam się nad takim posunięciem, żeby zlikwidować skoczka i zepsuć mu strukturę, ale aczkolwiek ten goniec będzie został silnie. No, i chwilę muszę się zastanowić, bo to też trzeba jakąś decyzję podjąć w miarę, w miarę, w miarę. Nie, wydaje mi się, że jednak zbije, Hetman odbije i zagramy sobie z na B5. Skoczek na B5, Hetman gdzieś tam musi zwiać i podprowadzę pionka, nie pozwolę skoczkowi zagrać na C7. Wprawdzie skoczek może zagrać na e 4 ale ja podciągnę wtedy Hetmana i będę od razu tego skoczka męczył, więc wydaje mi się, że tu będzie bardzo dobrze. Może czegoś tam nie dostrzegłem w trakcie, nie wiem. Ale biorąc pod uwagę, że już gramy z rankingami dobrymi, w miarę w miarę, to trzeba tutaj się nieco sprężać. Idziemy ruchem, idziemy pionkiem na D6, tak żeby przeszkodzić skoczkowi. W ogóle chodzi mi też o to, żeby tego skoczka ograniczyć. Dobra, i teraz mogę chyba sprytnie zagrać w ten sposób, żeby zejść ze związania od wieży, przy okazji bronić pionka i atakować gońca. To są na pewno ruchy przyjemne. I pożyteczne. Goniec, B, goniec G6. Tutaj podważamy też F7. Jakaś wieża E7 się narzuca. O! Yy, goniec D7. Spryciula, spryciula. Yy, no dobrze. Zawsze mam taki ruch A4, żeby tutaj podciągnąć i bronić. Yy, skoczek C7 jeszcze rozważam. Patrzę na pionka. Yy, ale myślę, że A4. Myślę, że A4 będzie solidniejsze. Grunt, to żeby tutaj wszystko pobronić, tak, no wpuszczam skoczka. Wiadomo, on może gdzieś tutaj sobie przyszaleć. Ale pytanie: czy ja nie mogę tak zagrać? Może w ogóle zagrać w ten sposób od razu, tak na ostro. On mi A6, ja wrócę. No dobra, będzie chyba wszystko działało. Spróbujemy podważać dalej. Tutaj chcę się teraz zaczaić. Jeszcze skoczka wprowadzić za chwilę, tędy lub tędy. Już partia nabiera naprawdę tutaj pokaźnych rozmiarów. Takich, no, jakby to powiedzieć. Nabiera tempa, robi się tutaj fajnie, ostro i ciekawie, uważam. Tylko pamiętajmy, że warto wszystko kontrolować. Dobra, jeżeli mi zbije wieżę, to ja zbijam i są widły, więc ja nie muszę się śpieszyć z tym, żeby tą wieżą uciekać. Mogę chyba teraz tutaj zagrać H6, tu. Tak, myślę, że tak. Skoczek do 4 nie groźne, bo zbijam tutaj. Trzy razy będę atakował. Czaje się na punkt F7 bardzo mocno w tym momencie. Jeszcze przychodzą mi do głowy jakieś takie szaleństwa pod tytułem Hetman skoczek, ale tu chyba matów na F6 nie ma żadnych, więc no raczej nie. Tak, dostrzegam, że jest też bicie na B2, O właśnie on to zrobił w ogóle. Teraz tak, wezmę sobie tutaj, jeśli on weźmie tu, to ja będę sprzątał tędy z szachem. Wezmę tu, wezmę tu. Wezmę tu. No to jestem do przodu. Okej. Okay. Hop. Wydaje mi się, że tak. No bo jeżeli dalej weźmie mi tu wieżę, to ja mogę odbić z szachem, odbić potem tutaj pionkiem. I to się chyba. Pozycja chyba się sypie. Mam nadzieję, że się sypie. Wieża wzięła, okej. Okay. Wieża wzięła. czy ja czego się dostrzegam. Nie no, chyba nie. Zbijam wieżą goniec broni i za chwilę mam odejście A dobra, król H8, ale chyba jest teraz tutaj strzał bierze F6, dlatego że jak on odbije ja odbijam, daję mata, czyli taktyka a groże jeszcze przy okazji wierzą na F8 więc wszystko się zgadza zwykle jest tak, że jak yy, patrząc na te pozycje, że jak figury ze sobą współpracują współdziałają, to prawdopodobnie wszystko tutaj powinno się zgadzać tak jak należy yy, też mogę teraz tutaj słuchajcie, zbić i wygrać bardzo szybko na jedno wychodzi, goniec działa świetnie po wybiciu, wybijam po prostu, daję mata. Ok, mamy to. Lecimy znowu partią. 1884 przeciwnik, posunięcie E4. Ktoś mi pisał, żeby zagrać obronę karokana. No to jedziemy. Posunięcie C6, skoczek na F3. D5 zagrać trzeba. Trzeba albo nie trzeba, wybicie. No dobra, to będzie dobra lekcja, uważam. Jest ruch D4. Yy, w takim razie myślę, że skoczkiem sobie wyjdziemy, i jeszcze będę chciał podciągnąć gońca na G4. Dobra, jest tutaj tak. Yy, w porządku. Myślę, że goniec G4 po prostu. Jeżeli wybija, to wybijam po prostu. Dobra, skoczek na F6. Czyli jak najszybciej figury, jest h3. Pytanie, czy wybić, czy nie wybić. Wybicie pewnie, znaczy ta wymiana jest na pewno dobra czarnymi, ale nie trzeba się raczej z nią śpieszyć. Znaczy ja się nie będę z nią śpieszył, tutaj sobie spokojnie. O, on sobie osłabił króla, spoko, to mi odpowiada. Tutaj jest atak, dobra, to wszystko jest ok. Wieża c8, będziemy tutaj asekurować skoczka na spokojnie. Z planem e6, goniec d6. Myślę, że luzik. Jeżeli jakieś f4 agresywne, to zawsze tym gońcem uciekniemy sobie na e4. Pamiętajmy, że zawsze osłabienie króla też może się wiązać z pewnymi konsekwencjami dla przeciwnika, nie, nie, niedobrymi. Więc e6 gram od razu. W sumie to powiem szczerze, no nie wiem, ciężko mi zinterpretować, czy białe tutaj są dobre. Mi się podoba, bo ja tutaj chyba nie mam żadnych problemów. Debutowych. Goniec D6, żeby tutaj jednak skoczka podważać, ale nie chcę go od razu zbić. Dobrze, tutaj jest Hetman. I teraz tak, jak zrobię Roszadę, bo to się narzuca, będzie bicie, będzie bicie. On nie odbije, bo tutaj wisi. Może zbić mi pionkę, ale ten pionek mnie nie interesuje kompletnie. Idę na rozwój, a tutaj nie będę się w ten sposób bronił. Dobra, co? No to on podstawia. Słuchajcie, bo bije tu. Bije, bije, bije. On może odejść bronić gońca. Tak? Nie no, pionkiem zbiję. A znaczy, bo jeszcze jak zbiję tutaj? Ja mogę oczywiście odbić. On będzie tracił ruch na odejście gońcem. Gdzieś tam wejdę hetmanem i spróbuję atakować. Tylko jeszcze pytanie, zastanawiam się nad tym. On będzie musiał zagrać mniej więcej tak, żeby bronić gońca. No tego nie chcę. Wolę zbić jednak gońca czarnopolowego. Zobaczcie, skoczek jest. Jeszcze nie wyprowadzony, ja czarnymi mam po prostu przewagę. Uważam, że mam dużą przewagę. Ten pionek jest nieistotny w tym momencie, nie muszę go bronić, mnie on nie interesuje. Gramy H5, ostro, żeby tutaj przeciwnika właśnie wykorzystać to, że on wyszedł tymi pionkami za szybko. I teraz tak, jeżeli bicie, no to bicie skoczkiem, wydaje mi się, albo gońcem absorbujące takie bardziej skoczek, nawet na F4 potem może sobie dobrze podziałać. Jeszcze mam za nadzór zagranie hetmanem. Yy, dobra, no to chyba tutaj zdobywam materiał. Bijąc na G4. On odbije. Hetman F4. No i atakuje skoczka, atakuje pionka. Jakie to czasami jest proste? Oj, jednak nie zauważyłem, że obronił. Yy, dobra, tego nie widziałem. Co nie zmienia faktu, że i tak jest dobrze. Tylko dalej yy, muszę poszukać opcji, żeby to wykorzystać. On, yy, jak ruszy skoczkiem tu, to wtedy wezmę pionka. Yy, może przygotować taki ruch i zagrać E5. Może też C5 szybko, z drugiej jednak strony wydaje mi się, że wprowadzę wieżę kolejną, żeby zagrać po prostu E5. Wieża E1, dobra, gramy sobie E5 szybciutko. Prowadzam kolejną figurę. Bardzo szybko gra mój przeciwnik. Chyba cierpliwości mu trochę brakuje. Teraz mogę sobie zaraz zdwoić wieże i będę z tą świetnie. Dobrze, zdwajam wieżę i stoję genialnie, można powiedzieć, bo nie dość, że tutaj jeszcze grozi strzał. Wybicie i zdobycie tu. Chociaż skoczek się na g zasłania, więc trzeba uważać. Jeszcze nie za szybko. Ok, skoczek H2, czyli on tutaj próbuje się bronić. Dobrze, naciskamy na niego, myślę, że mega. Tylko pytanie, co dalej? Możesz zagrać tak, przerzucić skoczka i tutaj matować praktycznie. Bo goniec się nie może ruszyć. Tak, mam na to czas. Mam na to czas. Bo jak skoczek F3, to ja jeszcze chlasnę tu. Dobra. No to lecimy skoczek G5 i to ustawienie myślę, że jest bardzo dobre. A, jeszcze tu jest Hetman C1 taki ruch. Ojejku, przecież ja nie wziąłem skoczka za darmo Hej, ktoś mi tutaj Kurcze, nie podpowiedział Skoczka nie wziąłem za darmo Ajajaj, e, za szybko, za szybko Zagrałeś Krzysztof, no zresztą widzicie Zdarzają mi się takie Czasami takie kwiatki, nie kwiatki Za szybko, no Wprowadził mnie przeciwnik w, szyb, w wir szybkiej gry e, No cóż, bo już by było po zawodach Teraz pytanie, czy ja mogę zagrać Tak Tutaj to wygrywam. Tu na, no nie no to, to, to jest wygrana na pewno. E, szacha, nawet w ciemno, nie, dużo nie liczę, po prostu daję szacha. Jak zagra, tak to sobie znowu osłabi kolejne pola, e, więc mi to odpowiada teraz pytanie, no chyba uciekam na to samo miejsce i czekam na jego posunięcie. Bo potem mogę spróbować nawet tak zagrać. E, coś tutaj e, jednak spróbować uderzyć. Jak to jeszcze ugryźć? W sumie nie wiem, tak e, ruchem takim kończącym. Poszukamy za chwilę tych ruchów. A o, i teraz mi się wydaje, że mogę walnąć na F3, bo jak odbiję gońcem, to bije tam. No to hop. Czyli jednak widać, że przeciwnik się wysypał, ale to jest do przewidzenia: jak się naciska, 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 no to zawsze jest taki moment, że w pewnym momencie jest strzał. No tutaj wiadomo, będzie wymiana. Przeciwnik jeszcze będzie grał do końca. Zdaję sobie z tego sprawę. I myślę, że nawet goniec na E4 może tutaj wszystko załatwić. Dlatego, że po wybiciu już gra się zdecydowanie łatwiej. Król ma zawsze furtkę, to jest ważne. I tu się wszystko będzie dobrze, dobrze trzymało. No tak, ale nie wziąłem figury w jednym ruchu. No to to trochę wstyd, ale to tak zwykle bywa, właśnie jak się za szybko gra, to już się powtarzam. Ale trzeba to powtarzać, 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 żeby w głowie się zakodowało. Dobra, no to co? Chlaś, jak skoczek zbija, to tutaj. Kolejne pionki sobie zbieramy. I myślę, że nawet ruch pod tytułem No co, wieża chce zagrać tu, pozwolić jej tu zagrać. Mogę to zrobić, ale nie muszę. Zagramy królew 8. Królew 8 mi się wygrywa, prawda? No i cóż, dwa pionki więcej. No dobra, dajmy szacha. Tutaj, aby zagrać Hetmanem na C2 i spróbować zbierać pionki. Tu oczywiście coś tam wisi. Zostawić pułapkę, jak zbiję, to, to damy szacha. Zaraz, zaraz. Bo też tak można pewnie spróbować. Tylko czy ja tak chcę? A może taki ruch zagrać? Poczekać na tę pułapkę? Sprawdźmy. Zagram tak. Zobaczymy, co się wydarzy. No jednak przeciwnik to widzi. Dobra, gramy G5. Tutaj jest teraz bicie, znaczy bicie, no teoretycznie jest, bo jakby odbił, to on gra tutaj, tylko on chyba nie przewidział jeszcze ruchu Hetman F4, który jest ruchem stępem, i tutaj jest już po zawodach. No nie no, Sayat rozłączył się i partia zostanie automatycznie poddana za 50 sekund. Okej, okay, dobra, działa wszystko. Szukamy sobie nowego przeciwnika 1866. Yy, dobra, no to jedziemy. Zobaczymy, jaki ruch w pierwszym nastąpi. Już 1856 w ogóle mamy ranking. Jest ruch E4. Słuchajcie, może zagram obronę nowoczesną, co wy na to? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Całe życie to grałem i postaram się tutaj potłumaczyć, co i jak. No robię na razie domek, przeciwnik robi centrum. Zobaczymy jaki będzie ruch, bo F4 można sobie stosować, skoczek C3, F4 grać ostrzej troszeczkę, można też na spokojnie wyjść z skoczkami. Dużo jest opcji, można przez C3 sobie zagrać białymi, a goniec D3, widziałem jakieś tam, też można spróbować grać domek, przez G3, goniec G2, to jest wszystko, wszystko. E, że tak powiem, do wyboru, do koloru tutaj. No, gramy sobie D6, gramy D6, skoczek F3, gramy D6. E, przechodzimy troszeczkę do takiej obrony piwca. Mogę zagrać C6 z planem B5, czyli nie śpieszyć się w ogóle z rozwojem skrzydła królewskiego, e, ale e, niekoniecznie tak chcę grać. E, z drugiej jednak strony może zagram tak, dlatego żeby. Poczekajcie, żeby oczywiście troszkę tutaj zobrazować inny debiut niż zwykle, mogę też zagrać ruch a6, żeby zagrać b5, co też jest ciekawe, tak zagramy, tak też można, żeby zagrać b5, wprowadzić szybko gońca, czyli takie podwójne to tutaj zrobić, zwykle się to reaguje, reaguje się na ruch a6, a4, więc jak przeciwnik gra w ten sposób, no to pozwala mi na to, i gram ruch B5. Czasami mam też taką opcję, goniec B7, B4 i wzięcie pionka, ale widzimy, że tutaj goniec broni. Biały gra szybko, ale gra dobrze. Myślę, że teraz skoczek D7, dlatego żeby tutaj przywalić ruch E5 do centrum. Zobaczcie, że skoczka G8 w ogóle jeszcze nie wyprowadzam, nie śpieszę się z tym. Mam też opcję, żeby zagrać na przykład ruch C5, więc to dosyć ciekawie wygląda. Trochę kombinowane szachy, tutaj trzeba się wykazać zrozumieniem bardziej szachów niż nauczeniem się na pamięć wykuciem debiutu w tym wypadku wiem, że na poziomie mniej więcej właśnie takiej do drugiej kategorii, powiedzmy, zawodnicy w ten sposób mniej więcej grają. Rzadko kiedy kto gra F4, aczkolwiek w dzisiejszych czasach wszystkiego się można spodziewać, bo komputery poszły tak do przodu. Jest po prostu ogromny dostęp do baz danych, do teorii debiutów i tak dalej. No ale to też trzeba sobie jakoś tam potłumaczyć, żeby zrozumieć co i jak. Na razie dosyć zachowawczo, spokojnie. Tutaj, że tak powiem, jadę sobie cichutko, 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 a w pewnym momencie będę chciał tutaj uderzyć z kontry. Długa roszada. No dobra, tego się nie spodziewałem, powiem szczerze. No i teraz pytanie brzmi, czy grać przez E5, jak jest długa roszada, czy przez C5, żeby otworzyć tu gońca? Tylko, że jak zagram C5 to on y, po ruchu C5 mi zbije, ja zbiję, wprawdzie będę ruchem C4 groził, ale jakiś E5 dostanę, nie będzie mi się to podobało. Mogę też na przykład zagrać E6 i wprowadzić skoczka tutaj i dopiero potem kombinować jakiś przełom. Mogę naprawdę próbować wyczekiwać gościa. Słuchajcie, wyczekajmy gościa dla treningu tylko i wyłącznie. Zagramy sobie E6. Kiedyś też taką partię zagrałem klasyczną z Mistrzem Międzynarodowym. Wygrałem te partię, byłem bardzo niezadowolony. Dobra, ruch H4, bardzo dobry ruch, taki typowy. I teraz gram H6, dlatego że jak będzie H5, to gram G5. I te pionki potem spełnią ważną rolę, szczególnie pionek E6, bo będę bronił pola, F7, pola F5 i skoczek na E7, czyli dalej wyczekująca. Czasami też skoczek F6, może będą lepsze placówki. To się okaże za ruch albo za dwa, co tutaj się wydarzy. W ogóle się, zobaczcie, nie obawiam tego, że przeciwnik mnie tutaj atakuje na skrzydle. Gdy ja nie mam jeszcze króla zroszowanego. Jest to troszkę taki debiut, może bym powiedział, trochę dla zaawansowanych. Myślę, że tak. Aczkolwiek ambitny debiut i taki niełatwy, od razu mówię, że jak coś się tutaj zapultamy, no to może być naprawdę szybka porażka, więc tak trochę przestrzegam, trochę polecam, ale takie są szachy. To wszystko można oczywiście wypracować. Pamiętajcie, wypracujemy to sobie na pewno. Poza tym, wracając do wątku, jeszcze na początku filmu um, warto być na szkoleniu, gdyż takie szkolenie będzie tylko... Um, w tej wersji będzie wyjątkowo raz, więc um, przypominam, że jeżeli chcesz być na szkoleniu 11 maja o godzinie 19.00 i pobrałeś już e buka ode mnie no to możesz być spokojny dostaniesz wiadomość a jeśli nie to zapraszam na stronę szachuś.pl łamane na trening gdzie możesz tam się zapisać tylko pamiętaj jeżeli jesteś osobą początkującą nie masz kategorii szachowej to ten trening będzie dla ciebie bardzo dobry bo jeżeli masz na przykład pierwszą kategorię no to czy tam mocną drugą Myślę, że ten trening dla Ciebie no, nie będzie taki adekwatny, aczkolwiek również zapraszam. Tylko, tylko oczywiście ostrzegam, że to nie będą jakieś takie super trudne rzeczy, aczkolwiek też nie będą super łatwe. No, za dużo nie będę zdradzał, myślę, że to będzie super sprawa. Raz, że dla mnie, bo ja jaram się rzechami całe życie, a dwa, że wy z tego możecie sobie super skorzystać. No dobra, jest król B1 takie typowe, czyli przeciwnik też troszkę wyczekuje i teraz mam dużo do wyboru, mogę i E5 zagrać, i D5 zagrać, i C5. Pytanie, czy ja chcę zrobić roszadę? No za bardzo jeszcze nie chcę, aczkolwiek nie wiem, czy nie trzeba. Może H5 też spróbować, ale nie chcę puszczać pola G5. Takie tutaj trochę jeżykowate rzeczy ustawiłem Pytanie teraz brzmi Jak no, jak grać dalej, co nie? Też mi przychodzi do głowy wieża C8 Żeby podeprzeć pionka C5 Z drugiej jednak strony Zagram teraz tak, będę groził tutaj Zagram tak, on mi zbije ja to zbiję Bo muszę tym Aha, on mi zbije tu i tu I goniec B5 Więc Roszada by się przydała Albo królew F8 co by na to, żeby zagrać takie dzikie król F8? Yy, nie wiem, czy to jest dobre. Mam wątpliwości co do tego posunięcia. Roszada, Roszada tutaj, król H7, tak, tak, jakieś poświęcenia. No tego nie, nie chcę, tego nie chcę, dlatego mówię, to nie jest takie trudne, nie jest takie łatwe, ale tutaj, tutaj mi się bardzo narzuca i tutaj będę chciał zagrać, chyba słuchajcie, docelowo. Choć z drugiej strony wieża C8, bo jeszcze mam inną koncepcję. Mam koncepcję taką, że zagram sobie D5, a jeżeli on zagra mi E5, bo to się będzie narzucało, to ja wtedy kopnę sobie C5. Trochę Ala francuska nie do końca, ale to jeszcze jest ruch wyczekujący. Widzimy jest H5, gramy sobie G5 od razu. Ła, no i jest poświęcenie. Gość nie wytrzymał. Gość nie wytrzymał, słuchajcie, oczywiście bije. Ważne jest to, że nie mam roszady, to jest ważne. Mogę teraz skosić tutaj pionka, tylko teraz biorę pod uwagę tutaj jakieś bicia, jakieś bicie, jakieś. No jak się uprości, to dobrze. Biorę pionka. Biorę pionka centralnego. Myślę, że to jest pomysł dobry. E, dalej trzeba bardzo być bardzo ostrożnym e, w tej sytuacji. Jeszcze mi chodzi po głowie ruch F6, żeby nieco zatrzymać, aczkolwiek na pewno zatroszczyć się trzeba troszeczkę o króla w tym momencie. Jest figura zapionka, tylko że wiadomo, tutaj marsz pionów jest zawsze takim nieprzyjemnym zjawiskiem i trzeba spróbować sobie z tym poradzić. Mając figurę więcej, no to powinno być łatwiejsze. Zaraz zobaczymy, jak to jak to ogarnąć. No i cóż teraz? Przeciwnik co może dalej zrobić? No zatrzymuje tego pionka oczywiście wieżą, więc na razie ta wieża sobie dobrze stoi. Nie mogę pozwolić na to, aby goniec zagrał na F6. Na szczęście mam skoczka jeszcze. No i teraz rozpatruję taki ruch oczywiście. To już widziałem wcześniej po wybiciu na D5. Przeciwnik nie zbił. Nie chciał wymieniać figur. Mogę tutaj zepsuć mu strukturę, ale zepsucie struktury teraz chyba już nie jest takie, że tak powiem, super z sensem. To znaczy na pewno można spróbować to zrobić. E, może w ogóle w ten sposób zagrać e, powiem szczerze, dużo jest e, znowu opcji, które mi tutaj e, odpowiadają. E, a może w ogóle tak zagrać C5? Zagrajmy sobie C5, słuchajcie. Zagrajmy C5, Pod, podebra po prostu tutaj gońca, a będę groził też C4 czasami, że na przykład bicie, bicie i C4, druga figura leci. On może F5 próbować grać próbować jakoś tu miażdżyć, no ale niech próbuje, jak będzie próbował miażdżyć, to będziemy go kontrować i próbować zbijać kolejne, kolejne figury. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Także na pewno grając obronę taką nowoczesną, musimy się liczyć z tym, że będzie to ostra gra, jak ktoś lubi ostro, lubi taktykę, bardzo proszę, jak ktoś lubi, e, stara się zrozumieć szachy, e, no to to jest na pewno dobry debiut, e, tak jak już wspomniałem, ambitny, ale do pewnego poziomu, bo oczywiście na przykład grając e, arcymistrzowie rzadko kiedy grają obronę nowoczesną, znaczy w szachach tam błyskawicznych e, no to się zdarza. Przepraszam mocniej. E, teraz tak, widzę coś takiego, Hetman Hadba. Ok. zbijam tutaj skoczka, on mi wybija, gram C4, on odchodzi, ja zbijam tu. No to tak zrobimy. Bazujemy teraz na konkretach. Po prostu muszę trzymać skoczka, oczywiście, tutaj, żeby pilnował. C4 i koszę kolejnego pionka. Koszę kolejnego pionka, potwora, który miałby tutaj na pewno jakiś wpływ na grę w centrum. Bardzo odważne posunięcie. Oddaję tutaj wieże. No ja te wieże przejmuję, słuchajcie. Im więcej materiału, tym lepiej. W tym wypadku. I Hetman C7 już mam w zanadrzu. Nie wpuszczam hetmana, tu atakuje y, król broni na e7 y, jakiś skoczek. No już jest wieża więcej, to już jest o wiele więcej. Y, tutaj jest opcja zbicia. Myślę, że skoczek na c5 będzie dobrą opcją. Z uwagi na to, żeby bronić jednak na a6, czasami jest taki ruch i tutaj grożą widły. No wiadomo, że przeciwnik będzie napierał. Y, jeszcze fajnie jest, że, fajne jest to, że tutaj skoczek broni. Y, bardzo ostro się zrobiło, y, ale teraz mam chyba opcję na dobrą wymianę. Wieża d8. Gunie c 6 oczywiście też jest taki ruch, ruch wtrącony, teraz już nie jest. Y, ale to na pewno czarnymi jest y, pozycja wygrana, tylko trzeba czujnie jeszcze tutaj pograć, bo wiadomo te ataki mogą być tak szalone i niebezpieczne. No i zobaczymy co przeciwnik tutaj dalej zrobi No bo jak wymieni, no to ja z wymieniam absorbuję hetmana No jak już się wie, że wymieniał To już będę troszeczkę spokojniejszy Czy... Dalej jestem spokojny, tylko Wiecie o co chodzi, no trzeba, trzeba być czujnym Trzeba być czujnym do samego końca Skupionym, czujnym No i co dalej bierze D7 No to myślę, że przeciwnik po prostu podstawił No właśnie, znaczy misklika Zapewne zrobił no dobra, słuchajcie, mamy 1834. Na dziś serdeczne dzięki i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.